Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Jurassic World Evolution. Kochani, no cóż, w tym oto odcinku zajmiemy się już wyspą Isla Pena. Ta wyspa zaczęła już zarabiać tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Znaczy, no może jeszcze nie do końca, aczkolwiek no nie musimy już emigrować na inne wyspy, żeby cokolwiek osiągnąć tutaj. Tak więc zostaniemy już na tej wyspie i konkretnie się nią zajmiemy. Tak więc, no cóż kochani, nie będę już więcej ględził, po prostu zbudujmy razem ten park. Okej, kochani, tak więc jesteśmy na Isla Pena. Pozwólcie tylko, że zrobię sobie taki szybki rekonesans. Bo tak się składa, że trochę czasu, jak sami wiecie, było trochę tej przerwy. Sam nie wiem, znaczy nie wiem, no muszę sobie tylko po prostu przypomnieć, co gdzie jest, bo żeby właśnie, aha, tu jesteśmy nawet w trakcie robienia kolegów, okej, nie ma problemu. Tak, bo tutaj jest ten jeden taki waleczny i uciekający. Tak, no właśnie, brak komfortu tylko i wyłącznie przez social. Bo... cholerka. Dobra, pieniądze orków mamy nawet. Wiecie co? Mamy jakiś research. Może... o, Indominus Rex, to by było to, bierzemy. Jeżeli będę, chociaż podejrzewam, że on to będzie chyba z 20 milionów kosztował. No ale jest fajnie, no skoro będzie możliwość robienia Indominusa, no powiem szczerze, że w filmie robił wrażenie. I to nie małe. Cholera. No nic, jak ucieknie, to go złapiemy po prostu, nie? Dobra, jeden jest, drugi jest. Szybko tak, najpierw helikopter proszę. Bardzo ładny. Helikopter jest, sztuk raz. Raz będzie miał kolegów, to chyba będzie spokojniejszy, nie? Chyba, że będzie za duża zagroda jakby dla niego, no zobaczymy. Aha, dobra, on już wyskakuje stamtąd. Ale dobra, nie ma teraz czasu. Co za transmisja? O! Isla Sorna odblokowana. No proszę. Isla Sorna. If there's a place on Earth as it currently exists, obviously, if there's a place where dinosaurs look like they should live, then this is it. Tak, to chyba jest wyspa z drugiej części filmu. No dobra, mamy ją odblokowaną, jest super. Ale jeszcze musimy zostać tutaj. No trzeba dokończyć to, co zaczęliśmy. No. Nie lubię zostawiać niedokończonych spraw. Szczególnie uciekających mi. Cholera. Proszę, proszę, proszę. Fucking shit. Dobra, jest. Dobra, on już zaśnie.
Tak, zasnął. Idealnie w wodzie zasnął. Dobra, szybka akcja. Kolejnego. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dawać go. Szybka akcja. Dobra, dostał. To już leży. Teraz mogę już... mogę transport wezwać. Otóż to... pierwszy kolega tu. I drugi kolega też tu. Dobra, tutaj mamy dziury narobione. Aha. Co on dziur narobił i... tyle w temacie, co o co mu chodzi. Dobra, no nic. Musimy wziąć drużynę rangerów. I oni muszą się zająć naprawami. And the result is nothing short of spectacular. So don't dilute the value of my work, or you'll be dealing with me directly. Dobra, tutaj koledzy już lecą. Dobra, nowy genom, który jest dostępny, ale pytanie, czy my go możemy, bo on... Dobra, tu jest pachycefalozor. Jest Indominus. Ile ty kosztujesz? 2,5. A można można go jeszcze modyfikować. Nie, no to są jakieś... Normalnie... Powiem szczerze, że to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, zmodyfikować Indominusa. No. To może być... To może być ciekawe. Zrobimy z niego takiego badasa. Same geny kozy. Kozica górska. Nie ma lipy. No powiem wam, kochani, że to jest dopiero Indominus. Dobra, no on ma może największy rating, ale minus 56 i 11 tysięcy kosztu. To jest naprawdę, to jest coś... coś niebywałego. To już koledzy dojechali. Co obstrukted? Co obstrukted? To co im chodzi? Dobra. Skoro tak się chcecie bawić, zrobię to sam, ale wypłaty nie będzie. Dziękuję mi, panie Darku. Przy okazji to można... Nie ma to jak cisnąć jak amfibią powoli. Co, no chyba jakoś tam dojedziemy, nie? No jak? Mówiłem, że damy radę? Dobra, gdzie jest ten potwór? Tu jest, on już ludzi żre. Tak? Nie, jeszcze nie. Ale ma zamiar.
Dobra. Przynajmniej mamy już mamy naprawiony płot, mur. Jak zwał, tak zwał. Dobra, gdzie jest ten powtór? Gdzie ty jesteś? Tu już dobiegł, pierdzielony. Dobra. Się państwo nie martwią. Ja pamiętam, jak się strzela. Dobra, pan już chyba zginął. Dobrze. Znaczy, no nie dobrze, ale... Fuck. Ojoj. Ktoś tam chyba walczy jeszcze. No żeż ty. Chromolony jeden. Dobra, mamy cię. Mamy martwego dinożarła. Nie wiemy kogo. Wow. Ceratozaur mi zginął, ale... Pytanie, z kim on w ogóle walczył, nie? Z ankylozaurem. Ankylozaur wykończył mi ceratozaura. No cóż, zdarza się. Szkoda tylko, że w tym samym czasie użeraliśmy się z naszym kolegą, który to nie był zbyt przyjazny. Dobra, w ogóle, gdzie są te nasze maluchy? Tu są. Dobra. Tak jak ciemno jest, to takich trochę nie widać. Znaczy, przynajmniej ja nie widzę. Komfort spada, social. No i właśnie, zobaczmy. Jak doleci kolega, zobaczymy, czy coś się zmieni, czy trzeba będzie robić jeszcze jednego. Dobra. Sheltery otwieramy. Proszę. Jeszcze mamy chorego Dracoreksa. Nic tu nie wymyślimy. O cholera. Tornado, a ja mam Dracoreksa chorego. Trudno. Jedźcie. Jak się wam uda, to się wam uda. Jak się nie uda, trudno. Pierdziele, to tu wszędzie teraz naprawy. Ale jaja. Ale mi się tornado trafiło. Nie bójcie się ludzie, ja sam w strachu. Nie no. Dosłownie walka z żywiołem. Ale. Jak widzę to tornado i tak jadę tym samochodem, to film Twister mi się przypomina jak cholera. Huragan nam trochę ustał. Chyba nie bardzo.
skoro już tu jestem, to mogę uzupełnić, nie? Skoro jestem, mogę uzupełnić co nieco. A, tutaj też jest coś do naprawienia. Okej. Holy shit! Przecież tam są trzy... Dobra, pani mnie tu teraz dupy nie zawraca. Dobra. Nie jest źle, bo mamy wszystkie... Ale jaja. Dobra. Ciebie i ciebie. A w ogóle kiedy wy żeście wyszły, czy ten tego? A tu jest jakieś... Jakaś dziurwa tu jest. One się rozpełzły, bo... Jak? Tu jest tylko jeden? Nie, jeden już... Aha, jeden już śpi. Tak na to by wyglądało, że jeden śpi. Dobra. Skoro jeden śpi, to... Curik... O. Do zagrody. Drugi. Te nieprzytomne i tak, tu jest jeden, tu jest ankylozaur. No i tu jest ten drugi, tak? No i jeden jeszcze w powietrzu. Powinien być. Tak, jak najbardziej, jeden. Dobra, to możemy... zamknąć sheltery, niech sobie ludzie teraz wychodzą, pozwiedzają i pooddają mi pieniądze, rzecz jasna. No, ale powiem szczerze, że tego huraganu to się nie spodziewałem. To było jednak coś. Ten już po krzakach uderza, po ścianach, ja nie wiem. Zostawić go tylko chwilę samego. Kurde, ale patrz jak to rozwalili i wszystkie trzy uciekły. Trzy czy dwa? Może były trzy, jeden się wrócił, nie wiem. Pokaż ty się. Oho. Dobra, jednak się nie chciał nam pokazać. No, no, ja wiem. A kurde, nie ten przycisk, jak zwykle. Dobra, kochani, tu mamy 10 banieczek. To jest to. Zobaczmy te upgrade'y. Success rate razy 2, czyli 20%. Jest to 60% takiego dodatku. Indominus ma minus 56, jak... Dodamy te 60. No to mamy całe 4%. No, nie jest fajnie. Choćby się chciało, nie jest fajnie. Wiecie co? Może tak. Zróbmy taką trochę tańszą wersję, co? Albo o, dobra. Pierwszy Indominus. Bo to i tak jest
konkretne zwierzę. Zrobimy tylko wersję podstawową. To będzie... Dobra, tu może tak zostać. Także to jest Indominus, który nam się na pewno uda. No i tada, będziemy mieli Indominusa. Ile on czasu będzie się tu craftował? No pewnie dosyć, dobra. Tak więc poczekamy, poczekamy na niego. Zobaczymy, jak on się tu będzie prezentował. I moi mili, po tym właśnie zakończymy ten oto odcinek. O co im chodzi? A im jeszcze jednego kolegi brakuje. Pierdziele, co za gagatki. Ile tam było? 400. Dobra, macie. Zrobimy wam jeszcze jednego. Możesz... Jak zwykle. Dziady jedne, ja nie wiem. To jest naprawdę jakaś masakra z nimi dzisiaj. Jest z nimi masakra, no ale cóż, damy sobie radę jakoś. Jakoś damy. Chyba. Jak nie damy, to też będzie fajnie. Tak więc, kochani, tak jak mówiliśmy, czekamy na Indominusa. Tego Indomi... po Indominusie... No, Deinonychus będzie, będzie ten... będzie szybciej. Tak więc, okej, okay, Deina... Deina poleci do swoich koleżków, co by mieli tego komforta. Albo nie wiem co. I co? I on musi tu ciągle być i pilnować kolegę, żeby... żeby nie rozrabiał, czy o co chodzi, bo już nie wiem. No, dobrze, że był na miejscu. Także wszystko... Aha, ten już wraca, czyli... oznaczałoby to... Dobra, mamy tutaj spacerowiczów. Dobra. Trudno, rozbijesz, to będziesz ten... No czy później cię znowu złapiemy. No tak, kochani. No zobaczmy, zobaczmy jak tutaj... O, kogo my mamy? Tu parasol jest. Bardzo ładny ba parasol, tak. No, roślinożerne przynajmniej grzeczne. Czy nie, ankylozaur tutaj jak był, tak? To on nie był już wcale taki grzeczny. Sprawdźmy. No i Indominus to długo idzie. No, ale nie ma się co dziwić, genów tam namieszali jak cholera. Ani tak. Co oni tu zmieszali, pamiętam? Velociraptora i Tyranozaura chyba. I to takie dziwne wylazło. No ale okej. Ale okej. No Boże, ten tu ciągle w mur tym łbem. Dobra. Ci już tutaj lądują, jak widać. I oni mają ten komfort właśnie zaniżony. Jest ten socjal.
Czy u niego też chodzi o ten socjal w takim samym stopniu? Nie, u niego już jest mniejsza. Dlaczego? Bo jest dalej. Jest dalej od nich. To jest za duża zagroda, na to wygląda. Będę musiał robić mniejsze zagrody. Aha, to my nawet już teraz nie mamy pieniądzorów. Nie mamy pieniądzorów, żeby nawet to naprawić. To nie jest fajnie. Aha, no tak. Nawet nie mogę sobie strzelić i kogoś uśpić. A mogę chociaż, jak będę pilotował? Ty już będziesz spał. Chodź tu. Dobra, ty też już będziesz spał. Jeszcze jeden. Dobra, ten śpi tu. Ten śpi tu. Dobra, ten tu łazi, tak? Aha, też wali głową w mur, okej. No to weźmy się za niego też, bo... Bo to może być później nieciekawe. Cholera. Dobra, jest. I tu już będziemy mieli wszystkie trzy śpiące królewny. Dobra, teraz show biznes, to ty sobie poczekaj z tym swoim show biznesem. Dobra. Jest teraz Denonychus kolejny. Gdzie tu jest ten helikopter? Jest, okej. I robimy szybką akcję. No. I widzicie, kochani, no wszyscy mi mówiliście, żebym robił te odcinki trochę krótsze, czy coś. No chciałem, starałem się. Ale no sami widzicie, jak to się prezentuje. No chciałem zrobić krótszy odcinek, chciałem, żeby było tak jakoś max do tych 30, ale w tym momencie no za bardzo już się tak nie da. Zanim Indominus nam się zrobi, też będziemy mieli odcinek chyba 30 minut, tak? Jakoś tak wyjdzie. Podejrzewam. Aha. Dobra. I tu. Dobra, teraz jak będą 4, to podejrzewam. Podejrzewam, moi mili, że nareszcie
że nareszcie będziemy mieli święty spokój. Tak czysto teoretycznie. Ale to się okaże. Dobra, w ogóle tutaj można by było to przegrodzić. Nie wiem jeszcze w którą stronę, czy tak, ale przegrodzić by to było można. Dobra, tutaj tak, i do tego Indominusa 80%. No i widzicie, jak dobrze, dobrze tak rokuje, to już mamy gdzieś 30 minut ten odcinek, tak więc, no przykro mi bardzo, kochani. Dobra, ale w tym odcinku, no cóż, walczyliśmy z siłami natury. Tego tornada, to powiem szczerze, że się nie spodziewałem za Chiny. Także właśnie, no walczyliśmy z siłami natury. Mamy tutaj niesforne maluchy. No i zrobimy Indominusa. To jest dosyć dużo, powiem szczerze. No te wszystkie naprawy po tym tornadzie to też poszło kasiory jak cholera. Dobra, tu już jakaś kasa się pojawiła, więc mam taką cichą nadzieję, że... No i bardzo ładnie. Dobra. I właśnie, tak się proszę teraz chyba zająć. Także kochani, jedyne co teraz zobaczymy z Indominusem, to... Co się z nim znowu dzieje? Jakie? Dinotret, a czemu Dinotret? Jak... Aha, bo on już... Tylko zobaczył sposobność, on już planuje ucieczkę. Ale cwaniak. To jest i drugi teraz. Na ten sam pomysł chyba wpadł. To chyba tak wygląda. Dobra. Confirming task. Request acknowledged. Dobra, dobra, to dobrze wiedzieć, że to o to tu chodzi. Chyba, że zdążyłby naprawić, ale... No właśnie, tylko raz puknął i już zniszczone. Aha, nie, bo to było, miało być naprawiane i jest, okej. Okej, kochani, tak więc... Dobra, ty zaraz wrócisz tam z powrotem, gdzie być powinieneś. Ale co z nimi jest? Czemu one tak walą w te... Ja nie wiem, bo ciągle ten komfort, ten social. Dobra. Ja wiem, co trzeba z nimi zrobić już. Już doskonale wiem. One po prostu za daleko biegają od siebie. I to... to im daje ten duży niepokój. No dobra. Dobra, to będzie kolejny... kolejny taki system do złapania, kolega. No i co jest? Wy te dziury robicie. Ileż można naprawiać te płoty do cholery, no? Szla.
Tak by ich trafił. Dobra, tu jest dwóch, tu śpi jeden i tu też śpi jeden. Dobra. Dobra. Będziecie spać. Wszystkie będziecie spać. A ja wam puszczę tam Indominusa i będziecie zadowolone. Dobra. Na szybko, akcja, nie ma się co pieprzyć. Tego wszystkiego i tak już jest za długo. Dobra. Ale co? To proszę, przez sam środeczek. No i koniec. I teraz już nie będziecie mieli żadnych więcej czy coś. O. Tu będzie trochę lasu, trawa. Jest ok. No jak komuś nie pasuje, to trudno. Aha, no dobra, jeszcze szybko tylko podstacja, bo ona tutaj chyba będzie potrzebna. Akurat tutaj miejsce dla niej jest. Chyba, że tu nie chodzi o podstację, a o możliwości nasze prądowe. Nie, dobra, chodziło o podstację. Repair obstructed. Aha, czyli leży tam na razie nasz koleżka. Dobra. Dobra. O! Tu coś trzeba ponaprawiać, to niech jedzie sobie. Dobra. Transport. Acknowledging asset collection request. Collecting asset. On route to collect the asset. Naprawdę, cały odcinek asset tylko fruwania tymi śmigłowcami. Jak ankylozaur ma social? Coś daje radę. Nie, no dla niego jest ok, ale... A i znowu powera nam brak. No trudno. No już power jest. Co my tu mamy jeszcze zepsute? Dobra. Moi mili, no to tak jak mówiliśmy, nie? Teraz trzeba... Ja sobie przygotuję już ten helikopter, bo on jednak będzie niezbędny do uśpienia Indominusa, bo nie chciałbym, żeby mi jakieś roślinożerne od razu pozjadał świeżo po wyjściu. No ale wszystko się okaże, jak to będzie, nie? Dobra, tu parasoli jest od cholery. Bardzo ładnie. No to kochani. I oto wychodzi Indominus. Ten to się prezentuje badass dosłownie. To jest bestia. Zobaczymy, jakim się będzie tam żyło. Spójrzcie na tą bestię. To jest już totalnie. Dobra, gdzie jest ten śmigłowiec? Szybko. Dobra, gdzie jest ten Indominus, bo go trzeba... O, chyba się zwiesił.
Ale będę szczery, że nie będę narzekał z tego powodu, że mi się Indominus zwiesił. Dobra, dostał 3 i leży. Dostał 3 i leży, tak więc kochani. Kochani, sprawa jest prosta. Mamy Indominusa do transportu. Indominus. O. Indominus będzie tutaj. Dobra, zrobiliśmy. No i zobaczcie, i teraz będziemy mieli chyba z kolegami spokój. O, proszę, komunikują się jak ładnie. No, mniejsza zagroda i od razu przyjemniej, nie? No, ale zobaczymy, jak tutaj Indominus z nimi zrobi porządek, jak tylko się tu pojawi. Właśnie tak, podnoszą go. Tą oto bestię. No ale cóż, kochani, to w jaki sposób Indominus będzie robił tam porządek, to już będzie w następnym odcinku, który ukaże się już jutro. Już jutro o 16:30, kochani. Tak więc zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka i tak samo również zapraszam was na mojego Instagrama. Tam również codziennie są informacje o odcinkach, o której można się ich spodziewać i tak dalej. Tak więc bardzo was serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Wystarczy wpisać dosłownie tak samo, jak mam nick tutaj na YouTubie, Satanus, zamiast A, 2 czwórki. No i cóż, kochani, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentujcie. Z pewnością komentujcie. Staram się odpowiadać na komentarze wasze i jest to bardzo miłe, jak widzę wasze komentarze. Tak więc, no cóż, kochani, ja się powoli z wami żegnam. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jutro. Na razie, hej!